obwiniamy. Za wyrzutka, wszyscy w dupę go kopali, palcem go wytykali, nie wiedzieli z jakimi w domu zmaga się problemami. Chodził poobijany, lecz nikt na to nie zwracał uwagi, na plecach nosił krwawe znaki. Nie miał nikogo bliskiego, więc nikt nie wiedział co go trapi, a on tak bardzo chciał czuć obecność zmarłej matki. Nie wytrzymała presji i sięgnęła po sznur, został mu tylko ojciec, brutalny, zboczony chuj. Nikt by nie uwierzył w to, co ojciec w domu robi mu. Przecież to szanowany prawa stróż był najgorszym ze psów. Więźniowie na jego widok trzęśli podkami. Jak nie miał za co cię zamknąć, to zamknął cię kurwa za nic. Na jego przesłuchaniach można było się wykrwawić i na rozprawę w sądzie mogłeś już się nie stawić. Nikt go nic go nie podejrzewał i nikt do nich nie przychodził. Znęcał się nad synem od chwili jego narodzin. Gdy ze szkoły przychodził, ojca jeszcze nie było, lecz każdy jego powrót był dla niego jak wyrok. Rzucał go twarzą na wyrok, wiązał mu nogi i ręce, odsłaniał mu plecy i lał go z całej siły pejczem. Tej fikcyjnej opowieści rozpiń sobie przekaz, że często jest tak, że nie szata zdobi człowieka. Obwiniamy demony za zło, które jest w nas, a nasze oblicza zawsze mają więcej niż jedną twarz. Było miejsca na płacz, krwawił, gdy ścierał z niego spodnie. Chłopiec patrzył na niego, półprzytomnie cierpiał tak mocno, gdy czuł go na sobie. Nie mógł wydobyć z siebie dźwięku, paraliżował go ból i uczucie wstrętu. Oprawca nie cackał się i wziął go z rozpędu. Gwałcił go tak mocno, że krew ciekła po łóżku i ścianach. Tym razem wiedział, że nie doczeka już do rana. Tej fikcyjnej opowieści rozkmin sobie przekaz, że często jest tak, że nie szata zdobi człowieka. Obwiniamy demony za zło, które jest w nas, a nasze oblicza zawsze mają więcej niż jedną twarz. Gdy kolejny raz dochodził, czuł jakby wybuchał w nim granat i bił go coraz mocniej, gdy już nie chciał mu stawać. Policyjna pała w powietrzu świszczała, tej nocy sprał go tak, że całego go połamał. Obwiązał go streczem i do ogrodu go zabrał. I gdy zakopał go żywcem, miał wzrok jakby nosił w sobie diabła. Nikt za chłopcem nie płakał, więc nikt nie mógł głosić żadnych protestów. To nieprawdziwa historia, pełna brutalnego tekstu, ale powiedz, ilu prawdziwych rodziców robi krzywdę dziecku.